Przyjaciel mój ogon ma. Przyjaciele z Kieszonkowa. To ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. I kocham go ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. Gdy ci smutno i szaro dokoła i nie wiesz, co robić masz, z Kieszonkowa przybędzie wnet przyjaciel, co szczęście ci da. Gdzieś jakiś zwierzak pragnie z całych sił spędzać z tobą każdy dzień. Wystarczy, że życzenie powiesz, a on zjawi szybko się. Przyjaciela znajdziesz na zawsze tu, on miłością cię swoją obdarzy. Niechaj smutki odejdą w cień. Uśmiechnij się, bo a co ja będę z tego miał? Spokojnych snów, część pierwsza. Jeśli pomoże mi pan zasiąść na tronie, nie zabraknie panu zwierząt na sprzedaż. Nie, nie! Aukcja się skończyła, kot należy do mnie! Imię nie można ufać, jest zła, samolubna i przebiegła. To mi się podoba. Dobra, niech będzie, umowa stoi. Patrz, złoto! Zniknęło! Dzięki niemu księżniczka miała odzyskać wolność. Chyba wróciło do Kieszonkowa. Nie wiem, o czym mówisz i nic mnie to nie obchodzi. Zabieraj swoje kundle i uciekaj, pókim dobry. Chodźmy stąd! Wrócimy po ciebie, księżniczko! Długo to trwało! Proszę szanować nasz czas! Chcę zakomunikować coś ważnego! Odwołuję licytację tego kota. Ale mam do zaoferowania inne cenne okazy. Przygotujcie się państwo. Poszło doskonale. Sytuacja rozwija się po mojej myśli. Zawarłam układ z porywaczem zwierząt i jestem pewna, że osiągnę cel. Super! Wiedziałem, że wszystko załatwisz. Nie muszę się śpieszyć. Moja siostra jest uwięziona. Mam mnóstwo czasu, żeby połączyć obie części klejnotu przyjaźni. Kiedy Flo pojawi się w Kieszonkowie, odbiorę jej połowę i obejmę rządy w królestwie! Biegam najszybciej w całym Kieszonkowie! Teraz już mi nie uciekniecie! Uwolnij Flo, Imo! Czego chcesz? Doskonale wiesz! Nie, oddaj to! Nic! Tego. Dzięki klejnotowi zasiądę na tronie, a Ami zostanie na zawsze wygnana z królestwa! Nie! 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 Dziękuję, że mnie obudziłeś! Piesku, przyśnił mi się prawdziwy koszmar, to było okropne. Śniłaś o tej strasznej imię, prawda? Zabrała klejnot i wygnała Ami z królestwa. Nigdy do tego nie dopuścimy. Księżniczka Ami wróci do Kieszonkowa, na pewno. O, dziękuję, Magic. Potrafisz podnieść mnie na duchu. A byliśmy już tak blisko uwolnienia Ami. Kiedy pierwszy raz spotkałem księżniczkę, powiedziała mi, że żeby osiągnąć cel, nigdy nie wolno się poddawać bez względu na przeciwności losu. Nie poddamy się, mogę ci to obiecać. Muszę już iść do szkoły. I dlatego właśnie ssaki tak bardzo różnią się od innych żywych organizmów.
organizmów. Nie wszyscy są zainteresowani tematem. Francesco, obudź się. Mamo, proszę, jeszcze 5 minut. Francesco, trochę się o ciebie martwię. Przepraszam panią, to już się więcej nie powtórzy. To nie pierwszy raz, jesteś permanentnie zmęczona. Coś ci dolega? Masz jakieś zmartwienia? Nie, czuję się dobrze. Chodzi o to, że niedługo będzie egzamin. Bez przerwy o nim rozmyślam i przez to nie mogę spać w nocy. O, spójrz, a? Mój pies i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Moja pani i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Witajcie, przyjaciele. Gdzie jest księżniczka? Niestety nie udało nam się jej uwolnić. To wina Imy. Przeszkodziła nam. Wiedziałam. Znowu ona. To jeszcze nie wszystko. Ima i porywacz zawarli układ. W zamian za pomoc w objęciu tronu obiecała... Mów dalej, proszę. Chcemy wiedzieć wszystko. Obiecała, że do końca życia nie zabraknie mu zwierząt na sprzedaż. Wiedziałam, że Ima jest podła. Niech, no ja ją tylko dorwę. Czułem, że coś poszło nie tak. Wczoraj przez pałacowe okno widziałem złotą chmurę wędrującą po niebie. To był obłok złotych monet, prawda, Williamie? Wiedziałem, że skarb przyjaźni wrócił do Kieszonkowa, bo nie był już potrzebny w mieście. Ojej, biedna księżniczka. Ami powiedziałaby, że nie wolno nam się poddawać. Bez względu na przeciwności losu. Moja koleżanka z klasy potrzebuje zwierzaka. Poprośmy Kieszonkopedię o pomoc. Ma na imię Francesca. Dzisiaj znowu zasnęła na lekcji. Wcale się nie dziwię. Szkoła jest taka nudna. Nie mów tak, Ciro. Tej dziewczynce coś dolega. Powiedziała nauczycielce, że nie może spać, bo myśli o egzaminie. Kieszonkopedia przemówiła. Złota rybka ma na imię Flipper. Tym razem nie musimy się zastanawiać, jakie zwierzę wybrano dla Franceski. O co chodzi? Dlaczego macie takie miny? W Kieszonkowie jest mnóstwo złotych rybek. Jak wśród nich znaleźć Flippera? Najlepiej byłoby zajrzeć do kieszonkowego rejestru urodzin. No tak, są w nim wpisani wszyscy mieszkańcy królestwa. O, trzeba było tak od razu. Na co jeszcze czekamy? Chodźmy, szkoda czasu. Magic, spokojnie, w księgach panuje bałagan. Trochę potrwa, zanim znajdziemy Flippera. Na pewno ktoś zna zawartość ksiąg i może nam pomóc. No, fakt, jest ktoś taki. O? 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 Problem w tym, że księgami zajmuje się ten gaduła Koti. O-o! Macie 2 godziny, żeby znaleźć Flippera. To nie będzie takie proste. Bez gadania, chcę zdobyć 2 część klejnotu przyjaźni. Rozumiem, Imo, ale wiesz, ile złotych rybek jest w Kieszonkowie? O, nie marudź, macie odszukać Flippera. Flippera? A co, znasz go? No pewnie, to znaczy, nie wiem, zdawało mi się, nie. Dokąd to? Zapytam tylko raz i chcę usłyszeć prawdę. Wiesz, gdzie go znaleźć? Tak, pracuje w spa. Jest masażystą. O, świetnie się składam. Co, chodziło się na masażyki? Nie, tak, no od czasu do czasu. Zawsze wiedziałem, że straszny z ciebie mięczak. No co? Prawdziwy twardziel nie pozwoliłby się nikomu dotknąć. Skończcie już tę bezsensowną kłótnię. Idziemy do spa. Flipper, tak? Jesteście tego pewni?
Tak, jesteśmy. Pytałeś o to już ze 100 razy. Kto pyta, nie błądzi. Wiecie, jak łatwo o pomyłkę? Parę dni temu ktoś szukał Bernardyna o imieniu Gerard, a mnie się zdawało, że chodzi o geparda imieniem Bernard. A kiedy byłem jeszcze młodziutkim koalą i studiowałem medycynę, zdarzyło mi się... Chętnie wysłuchalibyśmy tej fascynującej opowieści, ale śpieszy nam się. No tak, pośpiech jest złym doradcą. Tak się składa, że widziałem kiedyś film, w którym... Znasz mnóstwo ciekawych historii. Wiesz co? Może ty streścisz nam film, a Mela i Balloon spokojnie przejrzą księgi. Pomysł jest niezły, ale niestety tylko ja mam wgląd w te dokumenty. Zostałem upoważniony, sami rozumiecie. Musiałem podpisać... Musimy coś wymyślić, bo zagada nas na śmierć. Mam pewien pomysł, tylko musisz mi pomóc. Dobra. Naprawdę studiowałeś medycynę? Mógłbyś zbadać Chiro? Oczywiście, a co mu dolega? Jestem zdrowy. Nigdy w życiu nie czułem... Widzisz, biedak cierpi. Strasznie boli go łapa. A, spokojnie, ulżę mu w cierpieniu. Zanim postawię diagnozę, muszę cię gruntownie przebadać. Podaj prawą łapę. O, sprawdźmy. O. W księdze znalazłem magiczną kroplę. Poszczęściło ci się. To dobry znak. Mam! Flipper pracuje w spa. Tam go znajdziemy. My zostaniemy w pałacu, wy pójdziecie z Flo i Magiciem. Wspaniale! Bardzo się cieszę. Pamiętajcie, nie idziecie tam wypoczywać. Wiemy o tym, zresztą to dla nas żadna atrakcja. Jak tu pięknie. Już rozumiem, skąd wasz zapał. Tobie też się tu spodoba? Już przyszli. Trzeba powiedzieć imię. Koniecznie. Wersja polska Studio Genetics Film Factory. Reżyseria Anna Apostolakis-Gluzińska. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Kacper Czech. Kierownictwo produkcji Róża Zielińska i Agnieszka Sokół. Wystąpili Flo Justyna Wojczuk, Ani Julia Kołakowska, Ima Barbara Kałużna, Magic Mateusz Narmuch oraz Izabela Dąbrowska, Jacek Zawada, Magdalena Krylik, Janusz Wituch, Agnieszka Kutkowska, Mieczysław Morański, Anna Gajewska, Joanna Pach, Marta Łuczak, Krzysztof Szczerbiński, Leszek Zdun, Krzysztof Cybiński, Paweł Szczesny, Klaudiusz Kaufman i inni. Kochany mój szczeniak, słodki milutki, zawsze przy mnie i nigdy mnie nie opuści. Czy to ty, czy to ty? Głęboko w serce spójrz, a mnie znajdziesz tu. Czy to ty, czy to ty? Swe serce spójrz.